Kartoni i Przemek Pro są oficjalnie razem. Para właśnie opublikowała wspólny post na Instagramie, w którym puszcza oczko do fanów. W opisie do zdjęcia możemy bowiem przeczytać, czy detektywi się kiedykolwiek mylili. Oczywiście chodzi tutaj o tak zwanych detektywów z TikToka, którzy od dłuższego czasu przewidywali, że pomiędzy Kartoni a Przemkiem Pro coś iskrzy. A więc tak, TikTokowi detektywi nie mylili się, a Kartoni i Przemek Pro są razem. Gwoli przypomnienia, Kartoni była kiedyś w długim, 5-letnim związku z Mortalciem, jednak para postanowiła się rozstać, ponieważ uczucia Patryka względem Wiktorii po prostu wygasły. Swoje rozstanie Mortalcio i Kartoni ogłosili filmem na YouTubie, który opublikowali 30 stycznia tego roku. Ostatnio w internecie krążyło dużo plotek na temat naszego związku. Na starcie chcieliśmy zaznaczyć, że nie są to plotki, ani nie jest to jakiś projekt, który ma wywołać szum, tylko z racji tego, że nasza relacja od samego początku była publiczna, stwierdziliśmy, że mamy obowiązek dla was powiedzieć wam, że nie jesteśmy już razem. Następnie dowiedzieliśmy się, nie tak dawno, bo 4 grudnia, że Mortalcio jest już w związku z Kingą Banaś. Na parę wylała się masa krytyki, przede wszystkim za to, że przez wiele miesięcy dementowali plotki, jakoby byli ze sobą, a w ten sposób poniekąd oszukiwali swoich fanów. Ludziom nie podobało się również to, że tłumaczą się z tego, że się kochają. Jeden z najbardziej łapkowanych komentarzy pod filmem Kingi Banaś i Mortalcia brzmi: szczerze, nie jestem zła na to, że jesteś z Kingą. Jestem okropnie zła na to, że nas wszystkich okłamywaliście, że to tylko plotki, a Kinga okłamała własną przyjaciółkę, że nigdy by jej nic takiego nie zrobiła. Życzę szczęścia. Cały film Kingi i Mortalcia trwa godzinę i wiele osób nie dało rady obejrzeć go od deski do deski. Ale nic się nie martwcie, mam dla was ekspresowe podsumowanie. Jestem. W skrócie, dwójka młodych ludzi przez godzinę tłumaczy się z tego, czemu są razem i dlaczego nie mówili o tym wcześniej. Nie mówili ze względu na PR. Są razem od 29 maja. Zakochali się. Kochają się. A teraz kilka najlepszych recenzji tej produkcji znalezionych na Twitterze. Streszczenie: zakochali się. PS: nie oglądałem. M pisze: w skrócie, ekipa dalej nie zatrudniła jakiegoś dobrego wizerunkowca i popełniają tak głupie błędy jak takie filmy. Domi pisze: poświęciłam się i posłuchałam na przyspieszeniu dwa razy i oni tam pierdolą, jak się w sobie zakochali w przeciągu parunastu dni i w sumie tyle. Alicja: powiem tyle, ich związek zaczął się pod koniec maja. Ogólnie ten film jest po prostu o tym, jak zaczął się ich związek. Zmarnowałam jedną godzinę swojego życia. Nie opłaca się oglądać, jakby co ciągle mówił o tym samym. Ola: ja ci streszczę, po rozstaniu z Wiką nie użył jej imienia ani raz. Został na tydzień sam w domu Gen Z. Został zaproszony do Kasi i Łukiego, żeby z nimi mieszkać. Poznał się bliżej z Kingą. Pod koniec maja wyznał jej uczucia. Bum, miłość forever. Dziękuję. No i nastał dzień dzisiejszy, 22 grudnia 2023 roku. To właśnie dziś dowiedzieliśmy się, że również Kartoni jest już w związku. Już teraz pojawiają się głosy krytyki w stronę Przemka Pro, że jak to tak po koledze, że w tym Gen Z to chyba każdy z każdym. Ja powstrzymam się od wyrażenia swojego zdania na ten temat, ale wy w komentarzach jak najbardziej dajcie znać, co o tym myślicie. Trzymajcie się, do następnego filmu i zostawcie suba.